Temat dzisiejszy jest nadzieja sprawiedliwych i oczekiwania niegodziwców, tak jak widzimy tam na tablicy. Głównie chodzi nam o tę nadzieję sprawiedliwych. Pomyślmy, ja tych sytuacji mam naprawdę mnóstwo w głowie. Niedawno, które czytałem, człowiek, który pracował w redakcji, bardzo się starał o swoją pracę i o to, jak pracuje, przykładał się, ile tylko mógł, ale jego szef ciągle na niego miał jakieś haki i ciągle to spisywał i co jakiś czas mu pokazywał, ile on już ma na niego. I to trwało rok. To trwało rok, kiedy ten szef go tak po prostu psychicznie męczył. Nic takiego, to może tego użyć, nie musi, nie? Ale ma w zanadrzu i żebyś ty wiedział. Tak? Wyobrażacie sobie rok. I po roku, kiedy wydawało mu się już, że zostanie wylany po prostu z pracy, ponieważ tego już tam tyle ten szef nazbierał, nagle okazało się, że szef został wylany. Szef został wylany. Znam jeszcze bardziej drastyczne historie, to tu z Giżycka. I to nie jest tak, żebym ja to mówił teraz, żeby kogoś straszyć albo coś w tym rodzaju, ale to tak było. Wierzący człowiek też był gnębiony, pracował w PKS-ie, to wtedy jeszcze był PKS. Pracowałem w PKS-ie i to samo, szef przez cały czas z niego się śmiał, przez cały czas mu dokuczał, przez cały czas robił mu przykrości. Mówi, Panie Boże, zrób coś z tym, bo ja nie wiem, co mam robić. Chciałbym normalnie pracować, a mam taką sytuację, jaką mam z szefem. I mówi, sam się aż zatrząsłem ze strachu, ponieważ szef nagle okazało się, że zachorował na raka. I w ciągu paru miesięcy nie było szefa. Koniec. Mówi, ale to na mnie wpłynęło, ja jeszcze bardziej się bałem, jaki po prostu jest Bóg. Z Bogiem nie można sobie żartować. Dobrze. Ale pierwsza jest ta nadzieja sprawiedliwych i później to są oczekiwania niegodziwców. Te słowa są wzięte z Księgi Przysłów Salomona, 10 rozdział i 28 werset. Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych w niwecz się obraca. Tu radość, tam jest nic. Tak? Każdy człowiek ma na coś nadzieję. Każdy człowiek chce coś zdobyć, chce coś osiągnąć. Chcemy kimś być i coś znaczyć. Tak? To jest naturalne, wbudowane w nas pragnienie. Chcemy kimś być, chcemy coś znaczyć, chcemy coś osiągać. To jest jedno z drugim oczywiście ślicznie związane i nie będę tego rozwijał. Ale pomyślmy o takiej sytuacji, jak to jest, kiedy jesteśmy nad trumną. Ja lubię wracać do tej trumny, gdzieś tam jeszcze nad grobem. Nad grobem wszyscy są równi, prawda? Tak się mówi przynajmniej. Zaraz to... Tak? Wszyscy wyglądają podobnie. No może ktoś, jak dbał o zdrowie, może lepiej wygląda, jeżeli zagląda się do trumny, ale generalnie to trumna, to grób. I po prostu nie ma jakby różnicy, czy to był wykształcony człowiek, czy on może jakiś nie skończył szkoły jakieś tam, bez znaczenia, czy miał jakieś osiągnięcia, czy nie miał tych osiągnięć. Na pogrzebie, nad trumną, wszyscy wyglądają bardzo podobnie. Czy był bogaty, czy biedny, nie ma znaczenia. I nawet jest w naszej kulturze takie przekonanie, że śmierć, to się mówi, wyrównuje wszystko. Śmierć wyrównuje wszystko, nieważne jak żyłeś, czy żyłeś w prawy sposób, czy nie, czy byłeś posłuszny Bogu, czy nie, wszystko jedno. Śmierć wyrównuje wszystko i na tym się kończy cała bajka twojego życia. Dobrze czy niedobrze, nieważne. Wszystko wyrównuje. Czy wierzyłeś w Boga, czy nie wierzyłeś w Boga, to też jest tam za mną takie trudne doświadczenia. Tuż w święta dostałem telefon o dwóch swoich uczniach. To były łobuzy, takie czasami za skórę zaszli, ale kiedy dowiedziałem się o tym, było mi strasznie przykro. Ciężko mi aż to z głowy wyrzucić. Już tuż przed maturą. Teraz mieli maturę zdawać. Odwieźli koleżankę, to była dziewczyna jednego z nich, odwieźli ją do Olsztyna. Wracając, już byli w Giżycku, nadziali się na jakiś duży sprzęt, taki traktor czy coś w tym rodzaju, przyczepę i obaj zginęli. I obaj zginęli na miejscu. No straszne, strasznie przykre. A tyle razy z nimi rozmawiałem, mówiłem im o tym, że tak łatwo mówić i chojrakować przed Bogiem. Nie ma nic takiego. Kogo to obchodzi w ogóle? A tam bajki. No teraz już wiecie, jak to jest. Tylko mogę teraz powiedzieć z tej strony, ale to już im nic nie pomoże. Nic nie pomoże.
Trudność jest też taka, że kiedykolwiek nawet opowiadasz tę historię, większość myśli, no tak, to tacy frajerzy, tak przepraszam takie słowo, frajerzy, oni tak, ale ja to nie, mi to się nie przydarzy, mi nie. Mnie takie rzeczy omijają, jestem bystry, jestem rozsądny, jestem mądry, ja dbam o siebie, o zdrowie, o wszystko, tak, ja jestem zadbany. Ale Biblia, to co mówi Biblia, mówi, że tylko sprawiedliwi mogą oczekiwać tego, że odkryją w pewnym momencie, i tu mamy psalm 16, to jest ten obrazek taki, często się pojawiają właśnie te obrazki, biedny, tam ktoś jak żył, później bogaty jak żył i na dole mamy właściwie taką samą, takie samo zdjęcie, kwatera jest taka sama. To jeszcze inny obrazek, ja już go kiedyś też pokazywałem, ale bardzo go lubię, kiedy ktoś dochodzi ze swoimi skarbami do grobu, wita go śmierć, taka przenośnie w obrazie i mówi, bagaże zostawiamy tutaj, także nic ze sobą nie jesteś w stanie zabrać na drugą stronę. No ale to psalm 16, otwórzmy, ten, który był czytany, ale jeszcze raz przyjrzyjmy mu się, szczególnie chodzi nam o końcówkę, ten psalm zresztą niedawno rozważaliśmy bardziej, tak? Co odkrywa sprawiedliwy człowiek? Pod koniec właśnie tego psalmu czytamy: dasz mi poznać drogę życia. Dasz mi poznać drogę życia albo życiową drogę. Odkrywasz ją przede mną. I to jest przeciwieństwo drogi śmierci. To, o czym mówiliśmy już ostatnio. I dalej, co jeszcze mi da? Obfitość radości w obliczu Twoim. Rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Jedno z tłumaczeń, fajnie, to takie tłumaczenia, jak to powiedzieć, takie swobodne tłumaczenie. Mówi, skoro prowadzisz mnie za rękę, to się nie przewrócę. Też mi się podoba. Skoro prowadzisz mnie za rękę, to się nie przewrócę. I tak jest. Bóg daje nam poznać, jaka jest droga życia, jak mamy po niej iść i jakie będą efekty tego. I efekt, o którym tu czytamy, jest obfitość radości w obliczu Twoim. Czyli nawet jeżeli bym tu wszystko stracił, to obfitość radości mam w obliczu Twoim. Nie w banku, nie w swoich doświadczeniach, nie w swojej historii, jakiejś tam, którą pokazuję na Facebooku, gdzie ja to byłem, co ja zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Dopiero to jest obfitością i rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Jeszcze mam te różne tłumaczenia tutaj, ale zostawmy to. I teraz chcę przejść do pewnego obrazu, jednego głównego obrazu. Przed psalmami, tuż, jest Księga Estery. Jeszcze Hioba jest, ale najpierw jest Księga Estery. Ciekawostka jest taka, zaczynając w ogóle to, przechodząc do tej księgi, że tam nigdzie nie jest wspomniane imię Boga. Tak? Nigdzie nie jest wspomniane imię Boga, wszędzie. Jednym kroku można powiedzieć. Kontrast taki mały, ciekawy jest między księgą Nehemiasza a Estery. Myślę też ważny, że w księdze Nehemiasza Bóg wysyła swój lud, mówi, minęło 70 lat, wracajcie do kraju, ponieważ oni byli uprowadzeni, byli w niewoli babilońskiej. 70 lat tam mieli być. Prorok bardzo wyraźnie zapowiedział i przyszedł czas, mieli wrócić. Księga Estery, nie, że mieli zostać, ale nie, ci, którzy zostali, tak, mimo wszystko Bóg za nimi się wstawił, mimo wszystko Bóg się nimi zaopiekował. To też jest dla mnie taki obraz łaski, że Bóg nie jest od razu taki mściwy, skory do tego, żeby natychmiast kogoś utrącić, żeby natychmiast kogoś zabić. To się zdarza, tak czasami Bóg robi, tak, natychmiast. Ale tutaj widzimy, że oni tam pozostali i nawet Mardocheusz odczytał to, co miała zrobić Estera. Mardocheusz był kuzynem Estery, ona była sierotą, wychowywała się przy nim. On pracował właściwie na dworze królewskim. Dane mu było tam wykryć spisek przeciwko królowi. To zostało odnotowane w księgach, ale nic z tym nikt nie zrobił. Tak? I zostało to sobie gdzieś tam zapisane. Minęło, jeżeli ja dobrze liczyłem tutaj, jeżeli dobrze patrzyłem, przynajmniej 9 lat. Przynajmniej 9 lat, około 9 lat minęło, odkąd wykryto spisek, a momentem, kiedy, no właśnie, dojdziemy do tego, co się działo. W
W każdym razie widzimy tutaj kontrast w tej księdze między właśnie oczekiwaniami sprawiedliwych, tak, a oczekiwaniami niegodziwców. Na co miał nadzieję Mardocheusz i Estera i w ogóle Żydzi? No, mieli nadzieję przeżyć. Mieli nadzieję ocalić swoje życie. To dzisiaj wydaje nam się takie mało ważne, no, ale mój, tak jak dzisiaj było wspomniane i modlitwa była o to, co dzieje się za granicami naszymi, to nie jest takie oczywiste. Nic dzisiaj nie jest oczywiste pod tym względem. Że nas to nie dotknie, że my nie będziemy mieli problemu z tym, żeby zachować swoje życie. Czasami, kiedy coś tracę, wczoraj na przykład straciłem komórkę, moja spadła, po prostu spadła, nic wielkiego, spadła i dostała zaciemnienia i już jest bezużyteczna. No, przychodzi taki pierwszy ból, tak ojejka, no straciłem rzecz, tak, wartą ileś tam kilkaset złotych, powiedzmy sobie szczerze. Ale później myślę, to jest tylko rzecz, to jest tylko rzecz. Tak? Może kupisz następną, może nie kupisz następną, to wszystko jedno, może weźmiesz jakąś tańszą. To jest tylko rzecz. My jeszcze nie musimy walczyć o to, o swoje życie. Prawda? Nie musimy zabiegać o to, żeby działa się nam sprawiedliwość, bo ktoś chce zabrać nam życie. A tak tutaj się stało. Więc zaczyna się nagonka, 3 dni postu, ale sprawa jest w Bożych rękach. Nie wiedzą, jak się wydarzy, ale Mardocheusz mówi do Estery, mówi, po to Bóg cię tutaj dał, na ten czas, w tym miejscu. Tak? I nie myśl sobie, że uratujesz się tylko dlatego, że mieszkasz w Polsce kilkaset kilometrów od wojny albo ciebie to nie... Nie myśl sobie. Nie schowasz się w żadnym pałacu. Tak mówi Mardocheusz do Estery. Nie schowasz się za swoimi pieniędzmi. Nie schowasz się za swoim tytułem. Nie schowasz się za swoją siłą, zdrowiem czy czymkolwiek. Tak? Bardzo ważny obraz, musimy to zapamiętać sobie. Także i Mardocheusz, i Estera, wszyscy dookoła niej trwają w modlitwie, trwają w poście. Boże, powierzamy to Tobie. Powierzamy to Tobie. I po tych 3 dniach przychodzi właśnie ratunek. Ale właśnie ta sytuacja wcale nie wygląda na taką hura, wszystko jest fajnie. Ponieważ Pan Haman, 5 rozdział Księgi Estery, 5 rozdział Księgi Estery, 14 wiersz, możemy otworzyć sobie, 5:14, koniec tego rozdziału. Tak dla przypomnienia, on po prostu chorował, Haman chorował, jak widział Mardocheusza. Dlaczego? Dlatego, że Mardocheusz był Żydem, mówi, ja kłaniam się tylko Bogu, nikomu nie będę się kłaniał, szczególnie Tobie. Tak można powiedzieć do tego Hamana. I to strasznie denerwowało tego Hamana, także on miał taką huśtawkę nastrojów, można powiedzieć tutaj, ponieważ z jednej strony niesamowicie się cieszył pewnymi rzeczami, a za chwilę był wściekły. Zostawmy, 14 wiersz. Wtedy powiedziała do niego jego żona Zeresz i wszyscy jego przyjaciele. W następnym wersecie będzie powiedziane, że oni byli bardzo mądrzy. Proszę zwrócić na to uwagę. Wszyscy jego przyjaciele mówią mu tak, radzą mu, niech sporządzą szubienicę wysoką na 50 łokci, a jutro rano powiedz, czyli 20 metrów około, a jutro rano powiedz do króla, aby na niej powieszono, tu mamy Mardocheusz, wszystko jedno, potem idź wesół z królem na ucztę, czyli radośnie. Rada ta spodobała się Hamanowi, kazał więc sporządzić szubienicę. Czyli co się stało? Został uchwalony dekret, tak? Czyli w Sejmie było spotkanie i posłowie uchwalili prawo. Tak? Uchwalili prawo rządowe, król podpisał, dał swoją pieczątkę, klepnął, jak to się mówi, że zgadza się na to, żeby Żydów po prostu usunąć. Skąd wziął się ten pomysł? Czy to był jakiś problem, jakieś zagrożenie, jakaś wojna, jakieś tam spiski były ze strony Żydów? Nic takiego nie było. To była zwyczajnie wyobraźnia, prywatna animozja pana Hamana. On po prostu nienawidził Żydów, nienawidził Mardocheusza i przez niego nienawidził wszystkich Żydów. Jeszcze nie wiedział, że Estera była Żydówką. W każdym razie swoje przekonania, swoje widzimisię
Swoje prawa, zwróćcie uwagę, to można powiedzieć w taki sposób, jak ktoś mówi, to są moje prawa, to są naruszone. Ktoś mówi, ja jestem na przykład intelektualistą. I jeżeli ktoś głupi jest w moim obecności, to ja, moje prawa są naruszone. Ja nie lubię, żeby ktoś głupi był w mojej obecności. Albo ktoś może powiedzieć, ja zachowuję czystość i higienę, ja dbam o to. Nienawidzę, żeby ktoś, to moje prawa, nienawidzę, żeby ktoś brudny, żeby brudas jakiś kręcił się wokół mnie. To są moje prawa. Wiecie, do czego nawiązuję, prawda? Jeżeli ktoś mówi, to są prawa kobiet, tak? To są nasze prawa. Jestem za. Ja będę bronił praw kobiet. Chrześcijanie mają to na koncie, że bronili nie tylko praw kobiet, praw niewolników, praw dzieci, praw ludzi uciskanych. Bronili biednego, każdego, którego trzeba było bronić. Chrześcijanie bronili. Chodzili do sądów, stawiali się, zawsze to się działo. Ale nie takim kosztem, że, jak to wcześniej przerysowałem i przejaskrawiłem, tak, że mi nie pasuje, bo to jest dla mnie niewygodne. To zagraża mojej karierze, to zagraża mojemu czemuś tam. Czy wyobrażacie sobie taką rozmowę w domu chrześcijańskim, takim prawdziwie chrześcijańskim, to chrześcijanie, byli tacy chrześcijanie, którzy popierali niewolnictwo. Popierali to, wyżywali się na swoich żonach, na swoich dzieciach. Biblia sama mówi, nie rozgoryczajcie swoich dzieci. Uważaj swoją żonę za szlachetne naczynie, za współwyznawcę, za tę samą dziedziczkę łaski. Tak? Więc sama Biblia już napomina, ponieważ tacy byli. Tacy byli. Tak? Niemniej jednak, Biblia napomina i sprowadza do tego, że my mamy zupełnie inne oczekiwania. I czy wyobrażam sobie coś takiego, że w domu chrześcijan jest rozmowa, takich prawdziwych chrześcijan, czy jest rozmowa na ten temat, kupmy sobie niewolnika. Wyobrażacie sobie? Nikt sobie nie wyobraża tu prawdopodobnie, prawda? Albo, nie wiem, porozmawiajmy o kimś o naszym sąsiedzie i donieśmy na niego do sądu, albo cokolwiek tam, żeby mu uprzykrzyć życie. Nie robimy takich rzeczy. Nie robimy takich. Czy w chrześcijańskim domu będziemy rozmawiali o rozwodzie? Tobie jest niedobrze, mi jest niedobrze, rozwiedźmy się. Tak? Czy chrześcijanie w ogóle będą rozmawiali o rozwodzie? Czy chrześcijanie w ogóle będą rozmawiali w swoim domu o aborcji? Wiesz co, nie jestem gotowy, gotowa na ten czas, nie mamy pieniędzy, przedszkola, wiesz, zapchane i tak dalej. Jakbym Goebbelsa słuchał? To była jego mowa na to, żeby wyrzucić, wyzbyć się ludzi, którzy są słabi, którzy są nieprzydatni w społeczeństwie, tak? I ustanowiono prawo. Wolno najpierw Żydów ograbić, później wolno ich uwięzić, później wolno ich zabijać i tak dalej, i tak dalej. To było prawo. W bardzo podobny sposób tutaj mamy z tym do czynienia. W bardzo podobny sposób coś takiego Haman próbuje zrobić. Buduje szubienicę. Buduje szubienicę. Ale stąd bardzo szybko możemy przejść, tak, możemy przejść do właśnie tu, tak, bo to ja sobie tak pozwoliłem, pojechałem troszeczkę dalej. Szósty rozdział. Od razu przejdźmy do szóstego rozdziału. 13 wers, też pod koniec już jesteśmy. Następnie Haman opowiedział swojej żonie Zeresz i swoim przyjaciołom o wszystkim, co go spotkało. Mądrzy zaś jego doradcy i jego żona Zeresz powiedzieli do niego, jeżeli Mordochaj, wobec którego zacząłeś upadać, jest z plemienia żydowskiego, to nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. I to jest ciekawe, że nagle ta żona i ci przyjaciele byli na tyle mądrzy, że umieli odczytać, co się dzieje. O-o, tak? Tu widać rękę Boga. Coś tu jest nie tak, panie Hamanie. Jeżeli ty już teraz upadasz przed Mordocheuszem czy Mordochajem, to jaki będzie koniec? A co się stało w międzyczasie? Pamiętamy, mówiłem, zatrzymałem się w tym momencie, że nagle król nie potrafi spać. Królowi odszedł sen, jak to się tak mówi. Kazał sobie czytać nad braną swoje kroniki o sobie. Oglądał albumy ze zdjęciami, tak, nie wiem. W każdym razie przeczytano mi historię
Mardocheusza. Zaraz. Mówi, czy nagrodzono tego człowieka za to, co zrobił? Powiedzi, nie, nic takiego nie było. Nie nagrodzono go. Rano właśnie wzywa Hamana. I to jest strasznie śmieszne i tragiczne. Tak? Wzywa Hamana i pyta się go, co zrobić dla człowieka, który uratował króla, który wykrył spisek. Jak powinniśmy go uhonorować? A on chyba nawet nie powiedział, przepraszam, nie powiedział co, tylko przysłużył się królestwu. I Haman wtedy myślał o sobie. I w wyobraźni, kiedy podpowiadał królowi, co król ma zrobić, widział siebie. Tak? Ubrać go w dostojne szaty królewskie, posadzić go na koju, obwozić go po ulicach i mówić, tak właśnie król traktuje, szanuje tych, którzy przysłużą się królestwu, tych, którzy przysłużą się królowi. Myślał, że to będzie o nim, ale jak znamy historię, nagle król mówi, tak masz właśnie zrobić z Mardocheuszem. No to musiało być jak piorun z nieba, jak uderzenie w twarz. Bo teraz wyobraźcie sobie, że musi wozić na koniu swojego największego wroga, ten, który nie chciał się przed nim kłaniać. Tak, obrazek gdzieś znalazłem, nawet tutaj z 1600 któregoś tam roku. Wielu artystów pisało się na to, żeby namalować ten obraz. Ja lubię patrzeć czasami, jak artyści sobie to wyobrażają. Słabo widać na tym obrazku, ale tam... Widać ludzi słuchających, widać ci, którzy idą, dmą w trąby dookoła, bo tak też było. Haman oczywiście idzie pieszo i prowadzi tego Mardocheusza na koniu obleczonego dostojnie i musi wygłaszać na jego temat jakieś tam pochwalne hymny. No tak. A to jeszcze może, jeszcze nie, jeszcze chwilka. Dobrze, więc Haman spodziewał się, że to on będzie wywyższony, ale stało się zupełnie odwrotnie. Jego wróg, który miał być pokonany, nagle jest obwożony, jest wywyższony, a on przez to jest poniżony. I tamci ludzie, jego poplecznicy właściwie, tak, mądrzy ludzie, konkludują, dochodzą do wniosku, skoro tak się dzieje, to biada tobie, Hamanie. Widzieli tutaj w jakiś sposób Bożą rękę, chociaż tego nie nazwali. Zauważyli to. I to jest zapowiedź, myślę, bardzo ważna w ogóle w stosunku do każdego człowieka. Nie musisz być Hamanem. Nie musisz być Hitlerem. Nie musisz być Stalinem. Nie musisz być żadnym jakimś ludobójcą. Tak? Ale to jest bardzo wyraźnie przepowiedziane, co się stanie. I tutaj ten fragment, który mam, nie, to patrzę, że tam napisałem z 2 Koryntian, ale jeszcze wcześniej myślałem o fragmencie, który też zresztą niedawno się z wami dzieliłem, o tym, co Pan Jezus mówił, o tym, co się stanie z ludźmi, którzy wzgardzili Nim i Jego Słowem. Mówi, spadnie na was krew niewinna, krew sprawiedliwych, wszystkich sprawiedliwych krew spadnie na was. Zapisałem sobie gdzieś i gdzieś mi to uciekło, bo sam po prostu nie trzymam się swoich notatek. Spadnie na was krew, spadnie na was odpowiedzialność, na każdego człowieka, który odrzuca Chrystusa. Czyli tak jak Haman wzgardził Mardocheuszem, bardzo podobnie ludzkość generalnie gardzi sprawiedliwym, gardzi Chrystusem, gardzi Bogiem, gardzi Stwórcą, gardzi Zbawicielem. I poniosą za to konsekwencje. Więc oczekiwanie sprawiedliwych, jeszcze raz wracam do kwestii, jest, chcemy żyć. Dawid nam podpowiada, że nawet gdybym wszystko tu stracił, jest radość przed obliczem Twoim. Jest wspaniałość, jest dostojność przed obliczem Twoim, choćbym tu wszystko stracił. Tak? Dawid to widzi bardzo wyraźnie. I myślę, że w taki sposób też rozumowały Boże dzieci zawsze. A mam przed sobą, nie wiem dlaczego przesunąłem, Mateusza 23:34, gdzie jest powiedziane, oto ja posyłam do was proroków, mędrców, uczonych w piśmie,
a z nich niektórych będziecie zabijać, krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach, przepędzać z miasta do miasta. I teraz to 35 werset, jeżeli zwróćcie na to uwagę, to aby, to trzeba koniecznie w kółeczko wziąć, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi. Od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Więc jeszcze raz, oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, a nadzieja bezbożnych obraca się w niwecz. Obraca się w niwecz. No dobrze, ale jak miał się nasz Mardocheusz? Jak on się miewał, jak się jemu powodziło w tym czasie, kiedy działy się takie straszne rzeczy z jednej strony, tu nagle taka niespodzianka z tą nominacją, powiedzmy, jakimś takim wyniesieniem. No, w nocy pomiędzy tymi rozmowami Mardocheusz prawdopodobnie, to jest ważna rzecz, spał. Banalne? Banalne, ale ważne. Prawdopodobnie tej nocy po prostu spał. Groźba śmierci wisiała nad jego głową i on oczywiście wiedział, że wszyscy Żydzi są zagrożeni, ale nie wiedział o tym, że Haman knuje spisek wprost przeciwko niemu w taki, a nie inny sposób. I nawet gdyby wiedział, że coś takiego się święci, co mógłby zrobić? Niewiele. Niewiele. Nic nie mógłby prawdopodobnie zrobić, żeby się uratować z tego wszystkiego. Jedyną nadzieją przez cały czas od początku, to co powiedział Esterze i to co dotyczyło jego, była Boża interwencja. Boża interwencja. I mówię to też w związku z tym, że my bardzo łatwo, szybko, często, ja tak mam, często też patrzę na wiadomości i myślę, co politycy powinni zrobić, powiedzieć albo nie robić, nie powiedzieć. Myślę o tym, co dzieje się na świecie, albo czemu nie dadzą im czegoś tam, może więcej broni, wierzę, więcej czegoś tam. Po prostu łatwo wchodzę w takie myślenie tego, co dzieje się w świecie. Zapominam często o tym, przyznaję się, że Bóg ma w swoim ręku losy nie tylko moje, tak? Ma losy mojego kraju, ma losy całego świata. Wszystko jest pod jego kontrolą przez cały czas. To nie jest tak, że coś jemu wymknęło się spod kontroli, tak jak chociażby to było w przypadku Hioba, kiedy nagle wszystko na niego spada. I owszem, Hiob może myśleć, Bogu nie zależy, Bóg milczy, może go nie ma, tak na pewno nie powiedział, nawet do głowy nie przyszło, to dzisiaj bardziej nam przychodzi do głowy coś takiego, ale mógł myśleć, czy Bóg w ogóle jest tam, czy mu zależy na tym, co się ze mną dzieje, dlaczego tak się dzieje. Bóg był, miał wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. Dotąd, a nie dalej, wolno było szatanowi go dotknąć. I Hamanowi również wolno było dotąd dojść, aż tak daleko. Dekret już został nawet wysłany. Losy rzucone, stąd święto Purim, od Pur. Losy zostały rzucone, kiedy ma nastąpić Holokaust. Kiedy ma nastąpić zagłada narodu żydowskiego. Ale zostawmy tamto. Jeżeli patrzymy na Biblię, jeżeli patrzymy na to, na co my czekamy, to czekamy na powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa. Modlimy się, Maranata, przyjdź Panie Jezu. To jest naszą nadzieją. I my na to czekamy, bo wtedy przyjdzie z naszym Panem Jezusem Chrystusem i otarcie wszelkiej łzy, ale też przyjdzie sprawiedliwość, na którą czekamy, którą tak bardzo pragniemy. I nie tylko sprawiedliwość w tym sensie, żeby mi odpłacono wszystkie moje krzywdy, też, ale generalnie, żeby przyszła Boża sprawiedliwość dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób cierpią. I teraz nasze kolano, jak jest powiedziane w liście do Filipian w drugim rozdziale, list do Filipian, drugi rozdział, na imię Jego, że każde kolano się ugnie. Przeczytajmy ten werset, bo to jest bardzo ważne, list do Filipian, drugi rozdział, aby na imię, 10 werset, Filipian 2:10, albo jeszcze 9 przeczytam. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. To znowu ten moment, kiedy ja nawołuję siebie jakby do ekscytacji. Czy to jest dla ciebie ekscytujące? Czy to jest coś wspaniałego? Tak? Jego imię będzie tak wyniesione,
ponad wszelkie imię. I teraz 10 werset, aby, w kółeczko wziąć aby, pamiętacie, tak? Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ale czy każde kolano ugnie się z radością, z wdzięcznością, z zachwytem? Wiemy dobrze, że wiele kolan, większość kolan ugnie się pod przymusem, z niechęcią. Tak jak Haman niechętnie musiał obwozić Mardocheusza. To jest oczywiście tylko symboliczne. Ale tak będzie. Oczekiwanie sprawiedliwych, oczekiwanie niegodnych, niesprawiedliwych. Bezbożnych zginie, a nadzieja sprawiedliwych będzie trwać całą wieczność. Do tego trzeba dodać jedną rzecz, bo to jest to, kończy się ta historia tutaj z Esterą, Mardocheuszem i Hamanem, kończy się takim happy endem, tak optymistycznie, prawda? Oni mogą wziąć odwet i rzeczywiście ich wrogowie są ukarani, to ich wrogowie są zabici. Ale często nawet jest tak, że sprawiedliwi wcale nie są uratowani. I tutaj ja klasycznie sięgnę znowu do listu do Hebrajczyków, 11 rozdział. Hebrajczyków, 11 rozdział. I tak, pod koniec, 35 werset, jest powiedziane, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Halleluja, super, fajnie. No takie rzeczy, tak? Inni zaś, i to trzeba też podkreślić sobie, zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia. Dlaczego? Aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Tak? Ci drudzy doznali szyder, zbiczowania, więzów, więzienia, kamienowani, paleni i tak dalej, przeżnani piłą. Czyli są tacy, którzy doznają cudów, uratowania tutaj i są tacy, którzy tego nie doznają. Ale wcześniej też powiedziane jest, jeżeli chodzi o oczekiwanie na obietnicę, w tym samym rozdziale, w 11 rozdziale, w 13 wierszu, jest mowa o tym, że Abraham właściwie przez cały czas mieszkał w namiotach, a przecież obiecano mu ziemię. I nic z tej ziemi tak naprawdę na koniec nie miał, z wyjątkiem grobu Sary. I w 13 wierszu czytamy tak, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność do niej wrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Nadzieja sprawiedliwych, radość przed obliczem. Miasto jest takim symbolem czegoś solidnego, trwałego, bezpiecznego. Tak? To Bóg dla nas przygotował. W Nim jest nasze bezpieczeństwo. I teraz tak, jeżeli dzieje się prześladowanie z kimś, ze mną, może z kimś bliskim, może jacyś znajomi. Też mamy ciągle wieści od przyjaciół, którzy gdzieś tam w Turcji pracują i w różnych miejscach, jak to wygląda. Nie jest to łatwe. My żyjemy tutaj jak u Pana Boga za piecem. Tam nie jest to takie łatwe, jak my tutaj to mamy. I jeżeli przychodzi do cierpienie, łatwo dojść do wniosku, i wielu ludzi tak dochodzi do czegoś takiego, skoro jest cierpienie, nie ma Boga. Rozsądny wniosek? Głupszego nie można wymyślić. Skoro jest cierpienie, to nie ma Boga. Bo gdyby Pan Bóg był, to by nie dopuścił do cierpienia. Tak? Naprawdę? I to profesorowie tak się wypowiadają. Richard Dawkins mówi o tym, że Bóg jest zwyrodnialcem po prostu. Zwyrodnialcem. On tępi kobiety, mężczyzn, dzieci, jest przeciwko wszystkim, zabija ile się da. Pan Bóg jest okropny. To pan profesor tak mówi. I ludzie w końcu mówią, wielu ludzi mówi, nie, może nie mówią w taki sposób od razu, ale po prostu mówią, nam nie potrzeba Boga. My nie chcemy Boga takiego szczególnie, który robi co chce. My chcemy Boga takiego, który robi to, co my chcemy. Takiego bym chciał Boga. On powinien usunąć wszystkie cierpienie, wszystkie kamienie z mojej drogi, wszystkie jakieś przeciwności. Bóg powinien temu zaradzić. Gdzie jest Pan Bóg?
A Pan Bóg mówi, spójrz na krzyż. Spójrz na krzyż. Czy ja reaguję na niesprawiedliwość? Spójrz na krzyż. Czy reaguję na cierpienie? Spójrz na krzyż. Co widzisz na krzyżu? No, chyba bardziej Pan Bóg nie mógł się utożsamić z naszym cierpieniem i z niesprawiedliwością niż na krzyżu. I z drugiej strony zadajmy sobie pytanie, kiedy Pan Jezus zademonstrował swoją największą moc? Wskrzeszenie jakiegoś człowieka? Uciszenie burzy? Kiedy zademonstrował swoją największą moc? A no właśnie wtedy, właśnie na krzyżu. To, że dał się przebić do krzyża, jak i to, że zmartwychwstał. To jest nasz Bóg. Jeżeli nie mam Boga, to co mnie pocieszy? Kto mi da nadzieję? Jakiś człowiek, jakiś polityk, jakaś rzecz? Nie ma czegoś takiego. Więc my chcielibyśmy Boga, ale właściwie to chcielibyśmy Jego raju. Bardziej chcielibyśmy Jego raju. Raju. Bóg niepotrzebny. Nawet patrząc na Adama i Ewę, tak można powiedzieć, że tak jak Adam pragnął Ewy i jest ten moment, kiedy Ewa sprzeciwia się Bożemu przykazaniu, Adam powinien był zareagować. Co z tego wynika? No, że Adam bardziej pragnął Ewy niż Bożego przykazania. Bardziej zależało mu na Ewie niż na Bożym przykazaniu. Mówię to do siebie i mówię to do każdego z nas, żeby ratować swoje serce, bo moje serce jest strasznie głupie i strasznie łatwo ulega tym rzeczom, które są dookoła. Co tu możesz zyskać? Co możesz zrobić, żeby życie takie było fajne, takie super, życie plus? Jeśli zaufałeś Chrystusowi i przyjąłeś Jego sprawiedliwość jako swoją własną, możesz po pierwsze pokłonić się przed Nim. Spokojnie, z radością pokłonić się przed Nim. To gdzieś tam miałem. O, to jest ostatni wers, ostatni slajd. Możesz pokłonić się przed Nim z wielką radością, jako przed swoim Zbawicielem, ale też i przyjacielem. I Pan, i przyjaciel. I Pan, i przyjaciel, Twój Zbawiciel. I mając tę nadzieję, masz wszelkie powody też do tego, żeby odpocząć. Tak jak mówiłem o tym Mardocheuszu, który po prostu spał tej nocy prawdopodobnie. Możesz spokojnie zasnąć, możesz spokojnie zamknąć oczy, nie musisz zamartwiać się o losy świata, o tym, co będzie z tobą, co będzie dalej. To mówię znowu do siebie. Rozumiecie, w tej sytuacji, kiedy jesteśmy przy przeprowadzce, jeszcze raz to powiem, to naprawdę nie jest łatwe. I codziennie musimy się modlić i bojować w modlitwie o to, o ten nasz wyjazd do Poznania. Ale patrzymy w przyszłość nie tylko pod takim kątem, że tam będzie dobrze. Także to wszystko będzie dobrze. Nie wiem, jak będzie. Nie mam pojęcia, jak będzie. Nikt mi tego nie może gwarantować. Tak będzie lepiej. Ale nawet jeżeli tu będę przechodził łzy, cierpienie, jakąś niesprawiedliwość, czy tu w Giżycku, czy tam w Poznaniu, wszystko jedno, ja mogę polegać na Bożej obecności. I to samo dotyczy ciebie i mnie, każdego z nas. Możesz polegać na Jego obecności. On nigdy nie zawodzi. I nawet jeżeli wydaje się, że jakby nie było Go, On jest, ma wszystko pod kontrolą. Jeszcze jedną scenę sobie przypomnijmy. Dwaj łotrowie na krzyżu. Tak? Twoje patrzenie na twoje życie, Twoje patrzenie na Twoje cierpienie, na Twoją niesprawiedliwość zależy od tego, kogo widzisz obok siebie. Bo zobaczcie, dwóch łotrów wisiało, tak? Dwóch łotrów wisiało. Jeden wzgardził, śmiał się z tego, który wisiał między nimi. Nie zobaczył tego, co zobaczył ten inny łotr, tak? Tak samo łotr. Nic nie mógł zrobić, oprócz tego, żeby powiedzieć: Jezu, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do raju. I my naprawdę bardzo często jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że nie chodzi tylko o to, żeby coś tam tutaj na ziemi wielkiego odzyskać. Masz prawo, walcz, staraj się. To nie jest kwestia, żeby nic nie robić. Nie mówię czegoś takiego. Mamy walczyć. Ale moja nadzieja związana jest o wiele bardziej z tym, kim jest ten, który wisi na środkowym krzyżu. I chociaż wygląda mizernie, wygląda nieobiecująco, ale dla mnie wygląda obiecująco, dla mnie wygląda w sam raz. On jest w stanie rozprawić się ze śmiercią,
rozprawić się z moją przyszłością, z tym, co przyjdzie za dzień, za godzinę, a może za rok. On jest w stanie, On ma to wszystko pod kontrolą. Czyż nie mamy wspaniałego Boga? Powstańmy do modlitwy.